No, staramy się jednak prezentować na tym festiwalu różnorodność polskiego teatru lalek. Nie zawsze oczywiście mamy na to wpływ, bo ten pierwszy wpływ na trochę na kształt festiwalu w ogóle mają teatry, bo to one zgłaszają swoje propozycje. W tym roku dostaliśmy 50 przedstawień, my, Rada Artystyczna, i spośród tych 50 przedstawień wybraliśmy 12 do tego konkursowego, finałowego przeglądu. To oznacza, że spotkaliśmy się z olbrzymią różnorodnością, czyli po pierwsze, wiemy doskonale, że teatry lalek zajmują się sztuką dla dziecka, ale także kierują swoje przedstawienia do młodych ludzi, do młodzieży i do dorosłych. I to niewątpliwie ten festiwal też po raz kolejny udowodni i pokaże. Mówię o tym dlatego, że czasami ten stereotyp taki, że teatr lalek, a niektórzy mówią teatrzyk kukiełkowy, no ewidentnie kojarzą z dzieckiem. Dobrze, że też tak jest, bo to właśnie bardzo dobrze, że tak jest, bo rzeczywiście zajmujemy się sztuką dla dzieci, ale także kierujemy swoje przedstawienia dla młodzieży i do widzów dorosłych. I to na pewno, to jest ten taki jeden z wyznaczników. Kolejny to ta różnorodność, na czym polega, że teatr lalek no, zajmuje się jednak różnorodną problematyką. Ona jest trochę związana właśnie z tym wiekiem odbiorców, ale co ważne, realizuje te swoje przedstawienia, korzystając z różnych środków wyrazu. Jest to olbrzymie takie spektrum różnych form, prawda? Bo od klasycznych lalek przez teatr przedmiotu, teatr cieni, no mnóstwo rzeczy wchodzą, multimedia i tak dalej. I to jest taki aspekt niezwykle ważny. I też rzeczywiście festiwal będzie jakoś tego obrazem. Ponad 40 różnych wydarzeń, nie tylko i wyłącznie spektakle w przestrzeni naszego miasta, będzie się działo bardzo dużo. I nie tylko i wyłącznie tutaj w Teatrze Lalki i Aktora, ale także w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Teatrze Eko Studio. Inne jednostki również są zapraszane do współpracy i z tego tytułu bardzo się cieszę. No, ona dotyka i takie elementy i edukacyjne, i oczywiście rozrywkowe, i przepięknie ubarwia miasto Opole, więc bez wątpienia można by było posłużyć się takim stwierdzeniem, że to jest ta impreza, na którą czekamy z utęsknieniem. Impreza pełna wrażliwości, chciałoby się powiedzieć, bo jednak teatr, zwłaszcza teatr lalki, no, pokazuje nam też i wskazuje nam na naszą wrażliwość. To jest bardzo ważne, to co pan powiedział z tego tytułu, że czasami nie mamy umiejętności dostrzegania albo pojmowania tego, jak ktoś inny myśli. Tak? I to wcale nie jest jakby wada. Pochłonięci różnymi obowiązkami koncentrujemy się na sobie. Natomiast faktycznie obecność w teatrze może nam czasami zmienić troszeczkę optykę patrzenia na to, co blisko nas i troszeczkę dalej, z tego tytułu, że tą rzeczywistość, którą my obserwujemy, będąc widzem, ktoś może pokazać trochę inaczej, w sposób być może taki, który dotychczas my nie dostrzegaliśmy. I to jest szalenie ważne, dlatego że to uczy no, tych elementów, przepraszam, słów, które mógłbym tutaj w tym momencie wymienić, jest bardzo dużo. Skoncentruję się faktycznie na tej wrażliwości. Myślę, że ją można definiować na wiele sposobów. Zobaczymy przedstawienia zrealizowane jakby przy pomocy różnych środków wyrazu. Co istotniejsze też, to, że te przedstawienia, które wybraliśmy, to już wiem, że dotykają no, ważnych problemów, które są takimi problemami, z którymi my się wszyscy teraz zmagamy, począwszy od tych najmłodszych dzieci, przez młodych ludzi, starszych ludzi. I to jest też, ten teatr nie jest obojętny po prostu, prawda? On bardzo mocno koresponduje ze światem współczesnym, podejmując taką tematykę, jaką jest na przykład no, brak tolerancji, czy nieumiejętność radzenia z samoakceptacją, prawda? I tak dalej, z takimi pytaniami, a czymże jest przyjaźń w dzisiejszym czasie, prawda? I tak dalej, jak ja się czuję, dorastając, z jakimi problemami się spotykam. To są
takie przykładowe problemy, z którymi ta nasza publiczność festiwalowa będzie mogła się także zmierzyć. To nie tylko jedna scena, ale to są wydarzenia. Bo festiwal to jest mnóstwo wydarzeń i zaangażowania zarówno wielu instytucji, jak i pokoleń również i teatralnych. Ten festiwal dzieje się w wielu miejscach naszego miasta, bo w naszym teatrze, w Teatrze Eko Studio, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków, na Uniwersytecie Opolskim. Więc tutaj to jest taki festiwal, który nie jest zamknięty po prostu w murach jednego miejsca, czyli w murach naszego teatru. Są warsztaty, prawda, w jednej ze świetlic środowiskowych dla podopiecznych świetlicy. Także to też jest dla mnie istotne, żeby gromadzić wokół siebie przyjaciół, z którymi ten festiwal też jakoś budujemy, prawda? Także bardzo to ważna rzecz. Na tym polega po prostu współpraca także w naszym mieście między różnymi instytucjami.